Dzisiaj pogadam o filmie Sami Swoi. Jest to film z 1967 roku. Absolutny klasyk polskiej komedii. Film kultowy, myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dużej części Polaków. Są tutaj mega zabawne sceny. Ogólnie o czym są Sami Swoi? Opowiadają o zwaśnionych rodach Karguli i Pawlaków, którzy już przed II wojną światową toczyli ze sobą sąsiedzką wojnę, bo jeden drugiemu zaorał miedzę o trzy palce. Absurdalny powód, ale od tego zaczęła się ta draka. A samo sedno fabuły Samych Swoich rozgrywa się po II wojnie światowej, gdy nasi bohaterowie udają się na ziemię odzyskane, a dawniej przed wojną zamieszkiwali w Krużewnikach, czyli na Kresach Wschodnich. Co jeszcze odnośnie fabuły tego filmu? No to rodziny Pawlaków i Karguli zjeżdżają się na chrzest Ani, córki Wici i Jaćki. Ciekawe w tym filmie jest to, że z płotem dziwnych okoliczności dzieci Kargula i Pawlaka zakochują się w sobie i te tak oto stawiają ich w jakiejś takiej niezręcznej sytuacji, gdyż nie zostaje nic innego chyba niż tylko się pogodzić, ponieważ to już ich rodziny złączy na zawsze. I nierozerwalnie. Także to jest ten paradoks tego filmu. Ten film to absolutne złoto komediowe. Nie wiem, jak kto inny na to patrzy, bo to też zależy dużo od poczucia humoru danej osoby. Ale ja to kupuję absolutnie. Mam tu dwie główne postaci. Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula. Ojców tych rodów. W następnej sztafecie pokoleń. Oni władają wszystkim. Chociaż moim zdaniem Kargul jest tak do Pawlaka trochę dopychany, bo ten jak Kazimierz Pawlak jest taką jakby centralną postacią. Władysław Kargul jest jakby reaktywny wobec niego, wobec jego zachowań. Kazimierz Pawlak. To jest dopiero, nie mam nawet jakiego słowa użyć. Człowiek o twardym karku, o silnej woli, dodatkowo niskiej postury, co dodaje takiego kontrastu wobec jego osobowości, takiej władczej, nie dającej sobie wchodzić na głowę. A Kargul jest wysoki, ale już nie rządzi w domu tak silną ręką, jak to robi Pawlak. Czym są Sami Swoi dla mnie, oprócz fantastycznej komedii? Jest to też fantastyczny obraz po pierwsze polskiej wsi, staropolskiej wsi, ale też i obraz samych Polaków. No moim zdaniem ten film przedstawia wady, ale także i trochę zalet Polaków prawie jak żaden inny w historii polskiej kinematografii. No może poza Dniem Świla Marka Koterskiego. Może jeszcze ten film tak dobrze diagnozuje wady i zalety Polaków, ale ten jest chyba numerem jeden. Mamy tu dużo cech takich, które pasują do opisu Polaka. I wtedy i dzisiaj jest to zazdrość. Jest to zawiść. Jest to nieumiejętność znalezienia kompromisu, dogadania się. Każdy musi postawić na swoim. Jest to, powtarzam słowo jest to, ale to jest adekwatne do tego filmu, do moich odczuć. Wiwisekcja polskiego społeczeństwa. Na pewno wtedy i w dużej mierze dzisiaj. Scenografia, charakteryzacje też są bardzo dobre w tym filmie, bo po prostu tak dobrze odzarowanej polskiej wsi ja nie widziałem nigdy w polskim kinie. Niby trylogia U Pana Boga starała się pokazać polską wieś. Trochę Kogiemogiel, ale to nie to. To nie ta para kaloszy, co trylogia Chęcińskiego. Największym atutem tego filmu są oczywiście bohaterowie. No bo jeśli robisz filmy rozrywkowe, w tym też i komedię, musisz mieć bohaterów ciekawych. Inaczej w historii ciekawie opowiedzieć się nie da, gdy bohaterowie są nudni i nie lubimy ich dodatkowo. Tych lubimy, przynajmniej ja bardzo ich lubię. Najlepsze sceny? Kurczę, można by było zrobić miks najlepszych scen z tego filmu. Są takie na YouTubie, ale ja nie zamierzam. Każdy ten film może oglądnąć. Ja tylko mogę tutaj ekscytować się, jak śmieszny i jak wspaniały jest to dla mnie film. Komedia mówiąca na śmieszny sposób o ludzkich przywarach, ale też i zaletach,
To jest to, co też bardzo lubię w kinie ogólnie. Przez śmieszną historię pokazuje się jakąś prawdę, jakąś uniwersalność. Właśnie, tego słowa mi zabrakło. To jest bardzo uniwersalny film, bardzo uniwersalna historia. Ile było takich rodzin na wsi skłóconych, sąsiedzkich, ta niezliczona ilość. Może też ten film działa tak na mnie, dlatego że sam pochodzę ze wsi. Jednak kilka scen wymienię tutaj zabawnych. Po prostu trzeba. Dwie śmieszne sceny z tego filmu, które od razu mogę wymienić, to chociażby ta, w której Pawlak wysyła Wicie na jarmark po to, żeby kupił kota, bo myszy u niego harcują. No i on tam na tym jarmarku nie dość, że kupuje kota, to przy okazji, że tak powiem, zdobywa konia, bo tam trwa taka próba złapania trochę dzikiego ogiera. No i tam nie udaje się sołtysowi i tam paru innym jeszcze kolesiom, a udaje się Wici. Chociaż oczywiście tam Jaćka się o niego martwi, że coś tam się stanie. No ale w końcu praktycznie odjeżdża na tym koniu stamtąd. No i Wicia wraca tam, już ten koń się uspokoił, wraca tam do Pawlaka i żona Pawlaka mówi do Kazimierza: Kazimierz, Wicia wieszem jedzie. A Pawlak: nie może być, na kocie? Wychodzi i dopiero widzi, że na koniu jedzie. Drugi, który przychodzi mi w tym momencie motyw do głowy, też z kotem w głównej roli, to jak Kazimierz prosi Wicie, żeby zawołał kota, no bo jest dzień, żeby on łapał u niego myszy. No i tam wołają kici, kici, kici. W momencie patrzy, że kot jest u Kargula. Kazimierz do niego: oddawaj kota, bo pobije jak psa. A Kargul: a czy ja go trzymam na sznurku? Przylas to jest. A żona Kargula w tym momencie: no jak mu w 20 talerzach mleka zostało, to jak miał nie przyjść? A on do niej: nie, nic, moje mleko i moje talerze. Mistrzostwo. No i można byłoby tak wymieniać i wymieniać. No naprawdę. Ten film to klasyka polskiej komedii, kultowy film. Ja prawdopodobnie tutaj na moim kanale jeszcze omówię dwie pozostałe części z tej trylogii, ale to Melodia przyszłości. Jeśli chodzi o prequel, który powstał niedawno, szczerze powiedziawszy, to nie za bardzo chcę go zobaczyć. Po prostu ten obraz, który mi się wbił w rył z tej trylogii, jest nie do zatarcia po prostu. A ten film może i nie jest tak sam w sobie aż taki zły, ale jednak chyba sobie go odpuszczę. Na pewno nie jest lepszy od oryginału, mi się wydaje, że to jest po prostu niemożliwe. Ale też właśnie taka jedna rzecz, która sprawia, że oryginał jest nie do ruszenia, to są aktorzy. Kazimierz. Władysław Hańcza i Wacław Kowalski. Mam takie przekonanie, że do pewnych ról to człowiek się rodzi. Tak jak, nie wiem, na przykład Johnny Depp urodził się do grania Jacka Sparrowa, to Wacław Kowalski i Władysław Hańcza, obaj wielcy polscy aktorzy, moim zdaniem jedni z najlepszych w historii, oni się po prostu urodzili, żeby zagrać te postaci. No i zrobili to koncertowo. Nie mogło być inaczej. To tyle dzisiaj o tej klasyce. Następnym filmem na kanale, o którym pogadam, dla mnie osobiście istotny film, Pasja. Na razie. A ty co? Oddaj konia, złodzieju! Zgłupiał? A gdzie ogiera schował? Ukradli. Jak cię granatem podrzucę, to od razu go z góry zobaczysz. Inaczej zaśpiewasz, jak ciebie zaraz przed władzę zagonię. I wstyd będzie, boś bez portek wyskoczył. Gadaj, gdzie koń! A to ja, wróżka? Ale konia okradł! Słyszała? Naszemu sąsiadowi ugiera ukradli. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Władek, Jaćki też nie ma.
Gdzieś zniknęła, no. Oj, i nasz Wicja już piąty dzień nie wrócił. Dawaj odzienie!